że święty Jan Bosko miał takie, jak to nazywają niektórzy, trzy białe miłości. Trzy białe miłości. Pierwsza, Eucharystia. Druga, niepokalana wspomożycielka, Matka Boża. I papież. Łatwo zapamiętać, prawda? Trzy białe miłości. Eucharystia, niepokalana wspomożycielka i papież. Co do Eucharystii? Trzy sposoby uczczenia Chrystusa obecnego w Najświętszym Sakramencie. Pierwszy to udział we mszy świętej, im częściej, tym lepiej. Drugie, komunia święta. I trzecie, adoracja Najświętszego Sakramentu poza mszą świętą. Szczęśliwe są te parafie dzisiaj, gdzie drzwi są otwarte cały dzień. Proście proboszczów, żeby zaczęli otwierać kościoły. Jak nie wierzycie, to ja wam przeczytam tutaj, szanowni państwo, za kilka dni, jeśli Pan Bóg pozwoli, bardzo surowe słowa, które wypowiedział obecny Ojciec Święty, jeszcze jako kardynał, o zamkniętych kościołach. Bardzo surowa ocena. Więc sygnał z góry. Jest Najświętszy Sakrament. Największa świętość. Druga. Biała miłość to Matka Najświętsza, niepokalana wspomożycielka. Tu dwa aspekty tylko. Sprawy osobiste, które najczęściej może Maryi zawierzamy, licząc na jej pomoc, ale ten tytuł wspomożycielka raczej kieruje uwagę w stronę bardziej powszechnego wymiaru potrzeb całego Kościoła, całego ludu Bożego, prawda? Kościół, tak jak za czasów księdza Bosko, tak i dzisiaj, jest prześladowany w wielu miejscach. Chrześcijanie cierpią, giną za wiarę, więc ten tytuł Maryja Wspomożycielka Wiernych, Auxilium Christianorum, jest bardzo mocny i rzeczywiście te sprawy powszechnych potrzeb Kościoła możemy z ufnością jej powierzać, licząc na jej skuteczną pomoc. I trzecia biała miłość to miłość do papieża. Szanowni Państwo, nie będę się tutaj wymądrzał. Jeszcze raz tylko przypomnę ten wątek, który wielokrotnie w tym miejscu publicznie podnoszę. Patrzmy na to, co robi papież i starajmy się go naśladować. Dwa punkty strategiczne dzisiaj wobec bezbożnego świata, który przestał klękać przed Bogiem, także w kościołach wielu. To jest komunia święta naklęcząco i krzyż nie usuwany za księdza, pod księdza, nad księdza, z boku, z tyłu, tylko w samym centrum, przed kapłanem, na środku ołtarza. Tak stoi krzyż, kiedy papież odprawia mszę świętą. Wyciągajmy z tego wnioski. Bardzo zachęcam, rozmawiajmy na te tematy z kapłanami. Prośmy, żeby tak się interesowano tym świadectwem papieża. Pamiętajmy, że w kościele papież jest pierwszym liturgiem, najważniejszym kapłanem w kościele i on daje pewien wzór. Nie musi dawać przepisów. Jeśli to robi, jest to dla nas pewien model szlachetnego zachowania wobec Boga i uszanowania Chrystusa obecnego w Eucharystii. Komunia święta naklęcząco i krzyż postawiony w samym centrum ołtarza na środku, bo przecież msza święta jest uobecnieniem ofiary Chrystusa. Kończę. Trzy białe miłości. Dobrze by było, żebyśmy w naszym życiu duchowym też te trzy białe miłości jak najpiękniej rozwijali. Miłość do Eucharystii, miłość do Matki Najświętszej, niepokalanej wspomożycielki i miłość do papieża, która się wyrazi w naśladowaniu tego, co papież czyni. Tym kończę, żeby nie przedłużać. Niech Pan